Na serial biało-czerwoni w eliminacjach do finałów Mistrzostw Europy we Francji zaprosimy Państwa jesienią 2014 roku. Wcześniej przed nami próby polskiej reprezentacji reżyserowane przez Adama Nawałkę, eksperymenty i casting. Czy nowy selekcjoner zaraził kadrę optymizmem po rozczarowaniu brakiem awansu do finałów Mistrzostw Świata w Brazylii? Natknął do zwycięstw? Stoch, o którym wspominaliśmy, że jest świetny technicznie, teraz będzie okazja niewykorzystana. Mierzejewski do Jodłowca, jest okazja dla Jodłowca, z daleka jeszcze tam piłka podbita. Jurgena Kloppa, Błaszczykowski podrywa polską drużynę, Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski. On dziś ma taki mniejszy jubileusz, gra po raz 25 w reprezentacji Słowacji. Hamsik, no i bramka strzelcem Kucka. Wszedł Olkowski, Mierzejewski, no i teraz niewiele brakowało. Naprawiony przez Krychowiaka, z kolei on niecelnie. I znowu Hamzik, będzie groźnie. Stoch w polu karnym, co zrobi Boruc? No zrobił, co do niego należało, ale po raz kolejny dość niefrasobliwie straciliśmy. I teraz pierwsza interwencja Artura Boruca. A teraz taki moment takiego wytrącenia z rytmu. No i znowu Stoch i 2-0. A tym razem Mak, Robert Mak strzelił tego gola. I widać tego takiego, no teraz kiks i szansa na 3, gdyby nie Artur Boruc. Krychowiak, no była szansa. Okazja Polaków, Sobota przed polem karnym, Sobota atakowany przez Kuckę na tyle skutecznie, że zabrał piłkę, powalczył nią Lewandowski, a ten Mierzejewski, ale Lewandowski, Brzyski z daleka, z trudem Lewandowski, ale utrzymaliśmy się. Blisko miał przeciwnika, więc musiał podcinać piłkę. Powalczył o piłkę Jodłowiec, okazja, Jodłowiec, pole karne! Bramka, ale przegraliśmy z Węgrami 1-2, okazja! Gdzie jest piłka? A zdołali ją jednak, czyli ten dobry pressing, Sobota przed szansą, Sobota, ponad bramkę. Stały fragment, no teraz sporo szczęścia miał Kozaci. Chyba Błaszczykowski. To był strzał i widzieliśmy... Słowacy nas wypunktowali, natomiast był to najmniejszy wymiar kary, który nas mógł dzisiaj spotkać. Biega końca rok 2013 dla naszej pierwszej reprezentacji. Rok słaby, rok, po którym nie będziemy mieli praktycznie żadnych miłych wspomnień. Ale uwaga, teraz przy piłce Stokes do Magidiego, to już wszystko w naszym polu karnym. Magidi kontra Celeban, Magidi na lewą nogę i boczna siatka. Ale... Tak, Błaszczykowski biega pod bramkę Lewandowski i troszeczkę. Irlandczyków podcięta piłka, ten pierwszy słupek, no i... Wprowadzenie w pole. Mączyński jest! Strzał nabrany do Błaszczykowskiego, wrzutka do siostry, ale zablokowana. Kombinacja. No, zaczyna się coś dziać. Stokes i Wojciech Szczęsny. Ułatwione zadanie dla tego, których tą piłkę chce odebrać. Dalej popatrzmy, bo jeszcze raz Olkowski odważnie ruszył strzał. Na Longa, Błaszczykowski bronił. Będzie okazja to wyjaśnić później, na razie Marciniak i Ford. Szedł na tę piłkę Celeban, ale trudno mówić tutaj o pola karnego. Jeszcze raz Błaszczykowski, Błaszczykowski sam, pole karne, Błaszczykowski, Błaszczykowski jeszcze. W nodze nie było miejsca do strzału, Jodłowiec nad poprzeczką. A tymczasem Richard Trutz skończy to spotkanie, ostatni występ naszej reprezentacji w tym roku. Pierwszy występ reprezentacji Polski w tym roku, trzeci pod wodzą Adama Nawałki. Kucharczyk. I Brzyski, nie ma bramki, ale ta próba. I przejął piłkę Masłowski, wypluty piłkę. Husek Lep, to jest bardzo dynamiczna akcja, Husek Lepa, to jest piłka. Tutaj naprawdę na słowo. Patrzmy, i pada bramka. W dość nieoczekiwanych okolicznościach, po fatalnym błędzie bramkarza. Ola Kamara za linię obrony i Leszczyński podpiewa się. Już w polu karnym, Teodorczyk, nie najlepsze przyjęcie. Biera się Linety, pokazywał mu się tam Teodorczyk, dobre podanie do Teodorczyka, Teodorczyk z piłką w polu karnym, Teodorczyk, no jest. Czwórką atakują Polacy, Lewczuk i star. Lewą stroną. I popatrzmy, bo to jest szansa, Kucharczyk, 2-0, piękna akcja i szybko już w drugiej minucie poprze. Bakęgi, Bakęga, przy nim Wilusz, Jansena utrzymał się przy piłce, Kucharczyk w pole karne, no ale jak tam nie ma Teodorczyka, to już trzeba liczyć na tych, co zgarną piłkę na 16 metrze, Karol Linety, no to było naprawdę ekstra klasa. Karol Linety. Bardzo złe zagranie i długa piłka do Bakęgi, minięty Leszczyński, pusta bramka i jest asekuracja Wilusza. Chwaliliśmy Leszczyńskiego za grę od własnego pola karnego.
Ale błąd Leszczyńskiego, Bakęga i znów się upiekło. 3-0, kończy się to spotkanie. Bramki Brzyskiego, Kucharczyka, Linettego. Dzień dobry, zapraszamy Państwa na drugi towarzyski mecz kadry naszych ligowców. Czasem Szymon Pawłowski, teraz prawą stroną boiska. Pawłowski, dobre dośrodkowanie i to jest pierwsza bramka w tym meczu. Trochę przypadkowe okoliczności, ale tak jak Paweł Brożek czasem reprezentuje. Pawłowski w pole karne i pokonać Cebanu. Łukasz Madejusz blisko pola karnego, zagranie do Lewczuka. Lewczuk dośrodkowuje, szansa! Pawłowski blisko pola karnego, Pawłowski, szansa! Pawłowski broni Cebanu. Scenariusze życie piłkarskie pisze. Teraz Miśkiewicz z trudem wybija piłkę. Dali koledzy Pawłowskiego, Zachara. Uwaga, szansa dla piłkarza Górnika. Czebotaru, dobre zagranie, prostopadłe Czebotaru. I teraz mamy bardzo dużo szczęścia. Znowu odwrócił się Mateusz Zachara. Piękne teraz zagranie, Dobroszka, szansa na drugiego gola. No i marnuje kolejną dogodną z piłką. W okolice pola karnego Pawłowski, dobre zagranie, przepuszczona piłka, Olkowski broni i szansa polskiego zespołu, jest już Madej w polu karnym, Madej broni. Madej obiega go Zachara, Madej już jest w polu karnym, Madej. Kończy się ten mecz, Polska wygrywa z Mołdawią 1-0, no ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, Marcin, tego meczu długo pamiętać nie będziemy. Zapraszamy na mecz reprezentacji Polski. Nowe stroje, nowe nadzieje. Także w tym przegranym z Ukrainą, dobre dośrodkowanie w pole karnych, teraz niewiele brakowało. Reprezentację narodową i chce zbudować teraz z daleka, szansa i niewiele. Nie, tu jest zagranie do... Obraniak! Oj proszę, z trudem Marszał. No brawo. Pamiętamy spotkanie z Anglią, które przegrali 2-3. Będzie okazja dla Szkotów, groźnie błąd naszej obrony w ustawieniu. No i gdyby nie... Obraniaka, okazja do kopnięcia z daleka. No. Na miejscu Arka Milika szukałbym. No poczekajmy, bo jest okazja. Potrzebne dośrodkowanie, a tymczasem strzał z daleka, odbita piłka. Może to jest ten moment biało-czerwonych. Tak, aj nie, szkoda, niewiele brakowało. Czy tu z autu Hertzli, Naismith do Ania w pole karne. Tutaj trzeba uważać. No, mamy szczęście, ale jeszcze nie do końca. Brown, gol! Sobota, okazja, Polacy, teraz okazja! No i co? Nowe koszulki, ale nowego stylu gry biało-czerwonych nie widzieliśmy. Nigdy nie wygraliśmy, 5 razy zremisowaliśmy, 12 razy zostaliśmy pokonani. Zdobyliśmy 9 bramek, straciliśmy aż 31. W meczu kadry stracił 3 lub więcej goli. Mowa oczywiście... Draxler, Rudiger i... Wybija piłkę ustawione przy Maciej Rybus i wspomaga ich teraz Obraniak, ale dobrze zachował się Ginter. Zabraliśmy piłkę Zorgowi, nie ma faulu, szansa dla biało-czerwonych. Mateusz Klichon potrafi kopnąć z takiego... Oliver Zorg, dobre podanie, szansa dla Niemców, Boruc. Lubi, umie grać ofensywnie, Wawrzyniak, zagranie, Żyro! Wróca, zamieszanie pod naszą bramką, Kovedes szukał się z Draxlerem. W polu karnym, uwaga! I kolejny raz wybicie piłki. Kovedes, zbiega do niego Wawrzyniak i Boruc. Remis to jest na pewno dobry rezultat. Trzeci raz w historii gramy w Hamburgu, trzeci raz remisujemy. Gdańsk, PGE Arena, to tutaj we wrześniu 2011 roku reprezentacja Polski była najbliżej zwycięstwa z odwiecznym rywalem Niemcami. To tutaj przed nim... Piszczek! Obok Arkadiusza Milika. Jeszcze Milik! Obok bramy. Wszystko szybko, obrońcy schodzą. Grosicki, ładnie Lewandowski, Grosicki. Pokazał się Lewandowski, do niego zagranie, Glik Lewandowski. Nie złożył. Rybus, Lewandowski! I 40 dalej metrów Milik. Tymczasem szansa Litwinów! Gol! Gol z Palwisa. 40 w sposób. Krychowiak! I Piszczek. Znów świetne zagranie. Grosicki obok słupa. Grosicki, Lewandowski! Nie ma gola! Dwójki może teraz. Grosicki, bili gol! No nareszcie! 1-1. Fantastyczna indywidualna. No i też za długie były te przestoje przy ofensywnej, chociaż poczekajmy. Milik, jest Lewandowski, czeka Milik. Teraz do Lewandowskiego. Robert, strzelaj! Lewandowski! Drugie zagranie, znów Lewandowski. Pokazuje się Sobota, sam Lewandowski. Rzut karny, Michał Żyro. Żyro, dobre dośrodkowanie, strzał. 1-1, Lewandowski, gol! Reprezentacja Polski wygrywa z Litwą 2-1.
drogę do Euro 2016 czas zacząć. Witamy Państwa serdecznie z południa Portugalii. Zdaję fragmenty gry. Mateusz Glich, odchodząca piłka. Wisemana, jeszcze Grosicki, lewa noga i gol! 1-0 dla Polski, to jest premierowy gol Kamila Grosickiego. I w tej chwili szuka nowego pracodawcy, a tymczasem Grosicki dział kapitana Lewandowski. Mógł tą taką piłkę zagrać. A teraz dokładne rozegranie. Grosicki, tam Milik. Milik do Grosickiego, szansa, Grosicki przełożył. Brawo, brawo. Grosicki, tak! 2-0, Kamil Grosicki. Brawo, brawo, tutaj Kamil zrobił wszystko, ale... Wawrzyniak do Lewandowskiego, 3-0. Właśnie tak to miało... Lewandowski. Lewandowski do Rybusa. Rybus. Lewandowski, pole karne, 4-0. Robert Lewandowski. Polski, Klich. Szukała! Ależ tam wyszedł w powietrze. Stop. Bajerno i skrzydłowy rętym łupem, a teraz Rybus, piątka Polaków w tej kontrze. Rybus sam. Rybus! Słupek! Teraz wszyscy tutaj podeszli w okolice linii środkowej. Robert Lewandowski na pełnej szybkości wyprzedził Cipollinę. Lewandowski, tak to się robi. Filip Starzyński, Lewandowski, Lewandowski, pole karne. Lewandowski, 7. Ten pierwszy krok, on czasami jest najtrudniejszy. Dzisiaj no trudny był tylko w tej pierwszej połowie. Czy ci, którzy wychodzą, to są właśnie ci, którzy dzisiaj dokonają rzeczy niezwykłej. Walka o pozycję, cross, Hummels. O, tak. Jeszcze szansa, szczęsny! Cross, Belarabi, Belarabi spalony! Tak, spalony byłem. Indywidualnie, dośrodkowanie crossa, zamieszanie! Wysoko złapali Niemcy, teraz wrzutka, szansa, Neuer! Ruszył Rüdiger, Götze, ależ bliższe! Müller, piłka do Müllera, Müller! Müller! Obok bramki, na nasze szczęście. Pole karne, Belarabi szczęsny! Belarabi, Götze, pole karne, Götze, Götze, szczęsny, brawo! Na polu karnym Milik, Lewandowski i gol! I gol! Arkadiusz Milik! 1-0 dla biało-czerwonych! 50. Belarabi, ale szuknął kapitalnie, szczęsny! Jędrzejczyk tymczasem, Niemcy, Podolski! Ale śmiał! Atakami, Szyrle, zły wybór, wraca pisze. Lewej nogi złamał, trafił w Millera, szansa, szczęsny! Lewandowski, jest szansa, Mila, gol! Gol, gol, gol! Polska 2, Niemcy 0! Koniec, koniec, koniec! Wygrywamy z mistrzami świata! 2-0! Halo, halo, czy to będzie kolejna wielka noc polskiego futbolu? Stadion Narodowy! Teraz niedokładnie Szkoci, Lewandowski. Sobota. Sobota w kierunku Milika. Hatton, błąd Szkotów i gol! I gol! 1-0 na biało-czerwonych! Niebezpieczne, dobre zagranie do Ani. Ania! I niestety, niestety 1-1. A bramkowego Szkoci, Grosicki. Szukaj Lewandowski. Prawej, tak. Lewandowski, ależ pięknie uderzył. Przekrzyczeni przez kibiców reprezentacji Polski. Okazja! Strachana. Jest dośrodkowanie, błąd i niestety. Ależ katastrofalnie to przykryć i gdzieś tam strzeliwać jeszcze tych piłek w pole karne. Mini gol! 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 Arkadiusz Milik! Kapitalnie rozegrał Mila, prostopadłem! Okazja, Grosicki! Super! Ależ Mila! Mamy punkt, który myślę, że trzeba dziś przyjąć z szacunkiem. Piątek, 14 dzień listopada 2014 roku. Witamy ze stadionu Borisa Milika. Czwórka biało-czerwonych tej akcji. Milik! Grosicki przed szesnastką. Grosicki! I Loria Brodzi! Zamieszanie nieprawdopodobne! Jeszcze nie koniec, ale szczęście! Lewandowski do Piszka. Piszczek! Podrywa Mila. Loria wyszedł z bramki. Gol! 1-0! Prowadzimy, Kamil Glik. Kuczyński, Lewandowski, Loria broni. Ale ładne przyjęcie Lewandowskiego. I ruszamy z kolejną akcją. Lewandowski, pole karne. Lewandowski wykłada. Rybus, zamieszanie i gol.
2-0! Mamy piłkę, Milik! Jeszcze Mila! 3-0! 3-0! Rok w eliminacjach, wspaniała jesień Polaków. Teraz Lewandowski, jeszcze jedna akcja! Gol! 4-0! No my zatańczyliśmy z Gruzinami, a my szczęśliwi żegnamy się z Tbilisi. Ten mecz ze Szwajcarią ma być ładowaniem akumulatorów na wiosenne, letnie i jesienne potyczki w eliminacjach. W przyszłym roku strzelał w spotkaniu pierwszym z Gibraltarem, ależ ile wypracował pozycji. Tak jak teraz będzie okazja i mamy, jak niewiele brakowało, byśmy pięknie zaczęli to spotkanie. Michał Kucharczyk nie trafił swojego zespołu, może dlatego dzisiaj nie gra. Okazja, drnić i 1-0 dla Szwajcarów po wypadzie. Ten, który zaczął z Litwą. Okazja dla Szwajcarów. Dobrze Boruc, ale będzie nie, nie ma. Na szczęście nie ma. Poprawia Fernandez. Jeszcze kasami. Brawo Boruc. No to była kanonada szwajcarska. Zakończyli. Ładne przejście Roberta Lewandowskiego do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk w polu karnym. Wyłożenie Lewandowski. Lewandowski i broni Pirki. Ładna, ładna akcja polskiej drużyny. Dobrze na strzał Jędrzejczyk. Jędrzejczyk! Jędrzejczyk! 1-1. To jest właśnie ta jakość naszego... Na stadionie miejskim we Wrocławiu, by wesprzeć reprezentację. Niewiele dany powrót, ale proszę zwrócić uwagę, że teraz będzie okazja na 2. Nie ma bramki, ale trzeba przejąć tę piłkę. Szuka tam miejsca do oddania strzału do Lewandowskiego. Lewandowski się uwolnił, Lewandowski, ale... Bramkarzowi tam próbować uderzyć. Nie ma co kombinować, Milik! Ale jeżeli mur nie podskoczy... Patrzmy, okazja dla Polski, kolejna. I teraz to wykorzystamy, ale słupem, Fabiański, ale niestety polska reprezentacja nie przegrywa. 2 zwycięstwa, 2 remisy, dziś trzeci remis. Myślę, że oddający przebieg spotkania. Dublin, Irlandia. Tutaj Polacy będą szukać zjazdu na autostradę prosto do Francji. Będziemy szukać kolejnego zwycięstwa. Brady. Teraz błąd, Rybus zabrał się, Peszko, gol! Gol! Sławomir Peszko! Zagranie do Waltersa, jeszcze wrzutka, pole karne. A i położeni przez Magniniego dwaj nasi piłkarze, no mamy... Brady, Fabiański! Drużyną w naszym polu karnym. Tylko przed szesnastką McCarthy. Niestety, w doliczonym czasie gry Irlandia wyrównuje. Koniec meczu! Byliśmy bardzo blisko. To jest arena dzisiejszych zmagań. Reprezentacja Polski gra szósty już mecz w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Milik, Grosicki na polu karnym. Piszczek, szansa i pole karne. Grosicki do Lewandowskiego. Lewandowski, tak, nie. Piłki teraz. Krychowiak do Lewandowskiego. Szansa, Lewandowski, pole karne. Lewandowski, pusta bramka. Nie ma. Dlaczego tego nie trafili? Szukała do rozegrania. Milik! Padłe zagranie do Grosickiego. Grosicki, Peszko, Loria, Lewandowski. Gdzie jest Robert? Loria! I koniec! Lewandowski! Naszych piłkarzach indywidualnie. Mączyński przekazał piłkę Milikowi. Ale yes! Gol! Ale gol! Ale gol! Milik! Krzykowski do Grosickiego. Grosicki nie ma. Widzę jeszcze Nawalowski. Poprzeczka! Trochę miejsca. Milik. Milik, Lewandowski, jest, jest, jest! Punktów innym drużynom, zobaczmy. Piszczek do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Robert Lewandowski! Wyrównać, ale to my strzelamy trzy bramki, a może Lewandowski, gol, 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 gol! Gol 4-0! Polska, Gruzja, tak jak w Tbilisi, tak w Warszawie, 4-0! Dodawane już obie reprezentacje do wyjścia. Za chwileczkę podchodzą szwajcarskiego arbitra Alana Pieriego. Pojawią się na boiska. Pole karne, Katsuranis. Katsuranis z daleka, no i świetnie Artur Boruc. Krzykowski, że wchodzi w pole karne, to do niego powiali. Wydawało się, że jest gol, postrzeli. Pole karne, Grosicki z daleka. No i mamy pierwszą interwencję kapitan do podpowiedzi Adama Nawałki. Ładna akcja, Kłowoski, to z pole karne. A i była blisko. Jeszcze jest szansa. To
poczekać do tej 90 minuty. Milik ładnie widzi tę piłkę ich trener. No teraz błąd nierozgrzanego bramkarza, jest szansa, ale doczekaliśmy się bramki, ale ważne, że też spotkania nie przegraliśmy, że ta pasmo bez porażek jest kontynuowana. Nic dwa razy się nie zdarza, czy aby na pewno, a może jednak, a może tego wieczoru, a może na tym stadionie. Małe zagranie pole karne, jeszcze zgranie Belarabi, zamieszanie przerzutem, teraz doskonale to rozegrali, pusta bramka i niestety przegrywamy 0-1. Ale teraz pięknie, Miller, ostry kąt, pusta bramka. Blokuje piłkę w okolicach pola karnego, Grosicki. Trzymają Goetze, pole karne, Goetze, niestety. O, Milik wypatrzył Grosickiego, ładne przyjęcie, Grosicki, Lewandowski i gol! Ależ piękna ta akcja! Wytargał piłkę Krychowia, gdzie podawał Milik, uwaga, Lewandowski! Rybus, obok bramki. Krychowiak, świetne zagranie, Grosicki! Krychowiak. Jest okazja, Marciński! Neuer! Znowu Niemcy. Ależ Goetze ma okazję, słupek na zwrotu. Ma trochę miejsca, Müller, kapitan Fabiański, ale niestety 1-3. Przegrywamy. Teraz cross i Fabiański! Czeka na Gündogana, Gündogan. Łukasz Fabiański. I w tym momencie ostatni gwizdek arbitra. Przegrywamy z reprezentacją Mistrzów Świata. 7 dzień września 2015 roku. Stadion Narodowy w Warszawie. Reprezentacje Gibraltaru i Polski. Lewandowski. Lewandowski zdołał dośrodkować i gol! Kamil Grosicki! Za Gibraltaru, niewiele brakowało, wyszedłby Lewandowski, jest Grosicki! Ale się zabawił! Ale się zabawił! Lewandowski, tak! Jest! Milika. Milik, Perez, jeszcze Milik, Lewandowski, 4, tak! Stanął w linii podania Krychowiak, jest szansa Milika, Milik, tak, tak, tak! Błaszczykowski. Błaszczykowski 6-0. Grosicki. Milik, ale to pięknie kończy. Milik, Grosicki, gol! Tak, tak, tak! Jest bramka. Takie fragmenty. Sebastian Mila, a tymczasem Gibraltar nie dał rady już Fabiański. Jest gol! Jest gol dla Gibraltaru. O to chodziło w tym spotkaniu. Zdobyć 3 punkty, strzelić mnóstwo goli. 15-20 tysięcy Polaków dzisiaj tutaj w Glasgow jest i będzie kibicować biało-czerwonym. Wystartował Lewandowski, do niego piłka. Nie ma spalonego, Lewandowski, okazja, gol! Gol! Ricci, Fletcher, prawo Fabiański. Jest Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski obok, ależ było blisko. Ważnie drybluje. Ricci, ale gol! Musimy naprawdę uważać. Ricci, wraca Grosicki, ale gol! Ale gol! Arkadiusz Milik do Mączyńskiego, Mączyński, Milik! Krychowiak! Grosicki! Marszal i jest! Jest gol! Coś nieprawdopodobnego! Co tutaj się stało w Glasgow? Szok! 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 I koniec! Polska czeka! Polska pragnie! Polska dziś chce się radować awansem do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy Francja 2016. Piłki nad bramkarzem. Tylko uderzał od razu Krychowiak, gol, 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 1-0, 13 minuta, Stadion Narodowy. Było uderzenie nie do obrony i zaczęło się to od... Ruszył, Walters, gol. Mączyński, Lewandowski, gol, gol dla Polski, Robert Lewandowski. Błaszczykowski, Lewandowski zabrał się. I w ostatniej chwili Grosicki. Grosicki przed szansą. Grosicki broni Randolph. Jeszcze nie koniec. Magiri. Magiri. Fabiański. Brawo. Tak, tak. Koniec. Gramy w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy. Francja 2016. To jest prawda.
Jest teraz wielkie hasło na tym stadionowym telebimie. Jedziemy do Francji, mamy awans. Wielkie gratulacje dla tych chłopaków, którzy ten awans wywalczyli, wytargali, wybiegali. Fenomenalna naprawdę forma kapitana Roberta Lewandowskiego podczas tych eliminacji, ale przede wszystkim duże gratulacje dla Adama Nawałki, bo on z kilku bardzo dobrych polskich piłkarzy, jednego wybitnego, kilku niezłych, stworzył zespół. Mamy zespół, który pojedzie na finały Mistrzostw Europy. Na tym stadionie 13 listopada rozpoczyna się pierwszy etap ciężkiej pracy, blisko 7-miesięcznej przygotowań właśnie do tych finałów. A teraz trzeba uważać, dobre wejście, pierwsza okazja i mamy rzut karny. Zambi, doping, Sigurdsson, aj! Jest niestety bramka. Wydawało się, że będzie ponie dośrodkowanie Grosickiego, poszukiwanie rozpych naszych stoperów. Glik! No, była tam jeszcze szansa. Poszukiwaniu tutaj Bjarnasona. Dobre wyłożenie, nie ma tutaj krycia i nie... Pola karnego, walczy tam z Sebarsonem. No i niewiele brakowało, naprawdę niewiele. Strzelał z Gurtsona, 0 do 1 okazja. Grosicki, ach! Niewielka zaczął, bardzo się ożywił, a teraz niewiele brakuje, żebyśmy prowadzili się. Bardzo wytrąca. Ładnie teraz Lewandowski do Zielińskiego. Zieliński okazja do oddania strzału, odegrał do Grosickiego. Grosicki ułożył sobie, kropnął i trafił! Nie przełożył, Piszczek do Lewandowskiego. Milik, ach, myślałem, że zdąży. Jeszcze okazja, gol! Kapustka, mamy bramkę! Podejmowania tej decyzji. No co więcej, no wszedł w ciężkim momencie. O, teraz może być groźnie. Zobaczymy, jak z tego wyjdą. A wychodzą bramką w dość głębokim. Glik poszedł, strącił okazja. Aj, Kapustka! Mamy bramkę! Nie! Tak! Brawo! Brawo, Robert! Wszyscy tego spotkania. Krychowiak ładnie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski będzie sam na sam. Lewandowski, ostry kąt, jak sobie poradzi Lewandowski. Ski! I mamy! Mamy czwartą bramkę! Brawo! Pięknie robi meczu. Brawo, biało-czerwoni. Dziękujemy za kontynuację tego, co nam fundują ostatnio Polacy. 17 listopada 2015 roku, Wrocław. Kończymy ten rok polskiej reprezentacji. Rok jakże udany. Mecz od pierwszej minuty w narodowej reprezentacji. Milik, gol! Fantastyczny początek meczu polskiej reprezentacji. 12 minuta. Milik, Czech wychodzi i szansa! Bramka! 2-0! I to jest bramka Tomasza Jadłowca. Czterejka, Jodłowiec, a i to jest nieudane zagranie, uwaga, Krejci, ależ bramka, 2-1. Posunęli się jednak bliżej naszej strefy obronnej, uwaga, obok bramki. Na trzecią bramkę jest Mączyński, byle zagrać dokładnie, okazja i będzie 3-1, tak! Kamil Grosicki, 70. minuta, Polska, Czechy, 3-1. Linetty zrywa się, Linetty wraca za nim plaszy, Linetty do Mączyńskiego. Mączyński, Linetty, szansa, Linetty, brawo, biało-czerwoni, nie, nie. Krótkie zagranie, szansa na 4-1, nie wykorzysta. Wielkie brawa dla biało-czerwonych, Polska wygrywa z Czechami. 3-1 po bramkach Milika z dogrania Kapustki, Jodłowca po dograniu Milika, no i także trafieniu Grosickiego po asyście Milika. Na moment zobaczymy na stadionie w Poznaniu obie reprezentacje wyprowadzane przez kapitana. Zwracamy uwagi do muru, Ljajić, no i gdyby nie Fabiański, chociaż teraz mieli Serbowie sytuację, której nie wykorzystał. Dobra interwencja Bartosza Salomona. I teraz do Ljajicia, Ljajić z daleka, no i Łukasz Piszczek. Kuba z wodem, Kuba do środka, Kuba z daleka, mocno! Oj, jak niewiele brakowało! Kuba Błaszczyk-Koczewski, nie ma Lewandowski, ale nie... Rozciągnięcie, będzie okazja do dośrodkowania, Lewandowski. Lewandowski czeka, dośrodkował, wybicie przez Maksimowicza i gol! Kuba Błaszczyk-Koczewski! Czuje się tam Milik, do niego zagranie, ale jeszcze odegranie, Milik pole karne, naciskane, tam utrzymał się przy piłce, Milik, aj, słupek, jak blisko było do tego, żeby było 2-0. Al, brawo Wojtek! Przestrzeli gola. Jedna z ostatnich szans Serbów, aj, poprzeczka ratuje nas teraz, bo bardzo chytnie kończy w tym momencie austriacki arbiter. Co najbardziej cieszy? Zwycięstwo. Biało-czerwony pociąg podążający w kierunku Francji powoli odjeżdża. Jest Uronen, Jędrzejczyk, szuka miejsca do oddania, podania i mamy bramkę! Jest, jest, jest! Kamil Grosicki. I
idzie tam mocno lewą stroną, w środku Milik. Do niego zagrali, będzie druga bramka, brawo, brawo, Paweł Wszołek. Często było. Wszołek, wyłożenie, ale troszkę za plecy do Starzyńskiego. Starzyński, aj, pięknie, 3-0. No, ryzykownie do Artura Borusa, brawo Borus, pusta bramka. No, niepotrzebnie zawahał się w tej chwili Ringbo. Wziął się gdzie partnerzy do Grosickiego. Jest okazja, Grosicki, nie ma spalonego, Grosicki. Ruszył Robert i mamy, proszę Państwa, bramkę dla Polski. Robert Lewandowski, aj, poprzeczka, by było pięć. No, też nie wiem, czy tutaj przypadkiem... Zobaczmy Grosicki, bo on chyba zejdzie, ma szansę na 5-0. Grosicki, celaj Kamil! No ładnie, bardzo ładnie. A w prezencie dla kibiców 5 pisanek, 4 podpisane, 2 przez Grosickiego, 2 przez Wszołka, no i ta jedna przez Starzyńskiego. Rozpoczyna się końcowe odliczanie. Do rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy we Francji pozostaje 9 dni. Berghuis płasko po ziemi. To dobrze wyczekał Wojtek. Chciałoby się, żeby to był finał z udziałem biało-czerwonych. Zobaczmy, dobra teraz sytuacja. Robert Lewandowski. No, będzie. A i mamy co? Mamy poprzeczkę. Arek Milik, ach! Okazuje się, nikt tam nie pilnuje, za wolno wraca Glik. No i teraz, gdyby nie szczęsny. Mający dzisiaj tutaj Krychowiaka Mączyński, z daleka Silesen upija się piłka. Teraz może być groźnie, Janssen i... Okazuje się Berghuis, Polkarda i proszę Państwa, mamy bramkę, którą strzela król strzelców. Tylko szóstce Holendrów atakujemy w tej chwili. Grosicki, okazja, Lewandowski za... Szybciej w to pole karne w biegu. No! Glik! To Jędrzejczyka jest. Szukał tam miejsca na wyśrodkowanie Promes. No tutaj troszkę błędy w kryciu. Zobaczmy. Obrócił się i strzelił bramkę dającą prowadzenie. Bardzo pięknie zrobił to Wijnaldum. Na małej przestrzeni bardzo dobrze. Materiał do przemyślenia, przeanalizowania, szczególnie jeśli chodzi o grę obronną i błędy, które popełnili nasi. Dziś dobiega końca proces budowania reprezentacji Polski pod wodzą Adama Nawałki. Dziś Starzyńskiego, teraz dribbling Błaszczykowskiego. Błaszczykowski minął do Wikowasa, ale to podanie przechwytuje. Pokazał się, unikając palonego przed bramką, do Wikowas. I jest Łukasz. Jest tam Salamon i jest i Jodłowiec. Jeszcze jest szansa dla Pauliusa, broni Borucza, więc... Polkarnym Litwy tymczasem. Wyka pustka do Peszki, Peszko, Zubas, dobra interwencja, pusta bramka, zdąży Zubas, odbiłaś ta piłka, jeszcze trzy mecze bez gola, Milik, ach, Piotrek świetnie poleciał w powietrzu. Polem karnym próbowali w takich trójkątach rozgrywać piłkę. Do Grosickiego, dobre odegranie piętą. Patrzmy, Zieliński, o właśnie, za takie podania go lubimy. I co? Nie ma decyzji o rzucie karnym. Nie jest to oczywiście jakiś wynik naszych marzeń, ale nasze marzenia zostawiamy na najbliższych parę tygodni. Dobry wieczór Państwu. Niedziela, 12 dzień czerwca 2016 roku. Czy tutaj dzisiaj napisze się kolejny odcinek naprawdę pięknej historii polskiego futbolu? Milik z dystansu. Podniósł jednak piłkę przy tym podaniu Mączyński. Karny. Nie zareagował arbiter Kapuska i kapitalna interwencja. Czekowski, Piszczek obiega teraz obrońcę rywala. Szansa! Milik, nie ma gola, ależ mieliśmy kapitalną, wymarzoną sytuację. Lewandowski, odbita piłka, nie trafił Milik. Ale szkoda. Widzimy teraz Washington, goni go Jędrzejczyk, Washington szczęsny nas ratuje, brawo Wojtek! Trzeba powiedzieć, że siedziała piłka na nodze, który no, kilka razy świetnie oskrzydlił. Teraz Błaszczykowski, Milik, yes! Gol! Yes! I gol! Mamy bramkę w Nicei! Polska prowadzi! Świetna akcja, że krzyknął. Irlandczycy, ale też mają problem z wybiciem. Grosicki obok. Kapustka. Milik opanował piłkę. Milik, Błaszczykowski, Mączyński. Pazdan. Jędrzejczyk. Uwaga, Milik. Piłka wychodzi, szczęsny. Zderzenie. Co tutaj się dzieje? Koniec. Koniec. Jest. Jest. Mamy to. 3 punkty w pierwszym meczu finału Euro 2016, pierwszy mecz. Czy to będzie kolejny historyczny wieczór polskiego futbolu? Paryż, Jędrzejczyk do Grosickiego.
Grosicki, Boateng, Milik. I to bardzo dokładnie. Draxler, pole karne. Liczyły Miller. Tomasz Miller, Niemcy przed szansą. Jest Grosicki, pole karne, Grosicki. Szansa, Milik nie trafił. Birko, Kirsten. Kross. Tego metra tylko nogę przystawił. Özil, kapitalnie Fabiański. Grosicki, Miller. Strata niepotrzebna. Gomez, Miller. Kross, Fabiański. Jest Özil. Teraz dobra akcja Niemców. Jimenez, brawo, Pazda. Szyrle, pole karne, Szyrle, Fabiański. Lewandowski, Grosicki, Milik. Ależ niewiele brakowało i koniec. Koniec tego spotkania. Mamy bezbramkowy remis. Brawo Polacy, brawo zespół. Brawo Nawałka, 4 punkty po 2 meczach. I już, proszę Państwa, wychodzą reprezentacje Polski i Ukrainy na Stade Vélodrome, 12 dzień turnieju Euro 2016. Do Milika, Milik, Lewandowski, ależ tutaj przestrzelił. Kolejne wejście do środka. No i teraz Budko. Jarmolenko. Zobaczmy, Lewandowski przekazał piłkę Milikowi, biało-czerwoni, Milik, Piatow, Kowiak, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski obok. Piłki z Konoplianką, Zinchenko, Zozulia, brawo Pazdan, jeszcze Jarmolenko, zewnętrzna część stopy. Uwaga, Jarmolenko, bardzo dobre wyjście Fabiańskiego. Jodłowiec. Dobre uderzenie, brawo. Milik, Kapuska, Lewandowski poszli za akcją. Kapuska, pole karne, Kapuska. Milik. Milik bardzo ładnie znalazł Błaszczykowskiego. Błaszczykowski gol! Jest. Brawo Kuba! 1-0 dla Polski, Kuba Błaszczykowski. W 54 minucie, ależ teraz pokazał tutaj. Rotań, Fabiański. I jeszcze raz Łukasz. Mamy drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Mamy 7 punktów. Nie tracimy żadnej bramki na poziomie fazy grupowej Euro 2016. Niech to będzie wielka sobota polskiego futbolu. Niech ten sen biało-czerwonych drużyny Adama Nawałki podczas Euro 2016 trwa. Proszę zobaczyć, tak prezentuje się. Będą te pierwsze minuty, kto tutaj będzie skoncentrowany. Proszę zobaczyć, błąd Dziuru. Pusta bramka, ależ byliśmy blisko. Błaszczykowski, Lewandowski, jest Milik, ale okazja. Shaqiri, nie było chorągiewki, okazja Szwajcarów, boczną siatkę. Grosicki. Grosicki, sam. Grosicki, jeszcze przepuszczenie, Błaszczykowski, tak, 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 jest, tak, tak, jest, tak, jest, 1-0, Kuba Błaszczykowski. Grosicki, miękko w kierunku Milika, jest strzał głową Arkadii, Dżemaili z Piotr Mączyńskiego, strzał Fabiański. Shaqiri, ależ niebezpiecznie ta piłka dochodzi, jest! Dziuru, jeszcze nie koniec, poprzeczka! Szwajcarom, teraz Grosicki, kolejna indywidualna akcja, Grosicki, jeszcze Lewandowski, Lewandowski, ależ to sprytnie! Szwajcarów, Shaqiri, brawo! Rodriguez, ależ kapitalna, fenomenalna! Błaszczykowski, 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 Zomer! Prawej Lichtsteiner, jeszcze Szwajcarzy, Pazdan! Po 90 minutach mamy, proszę Państwa, remis. Shaqiri na derby, oka Fabiański! Nie było spalonego, ale... Kowiak, jeszcze Piszczek! Gdzie jest piłka? Wybijają to jest Szwajcarzy! Nieprawdopodobne, ale mieliśmy szansę! Zaczęliśmy o godzinie 15. Jest 17.30 i wciąż gramy. Taka jest rzeczywistość. Lichtsteiner ruszył. Lichtsteiner! 1-0 Szwajcaria. Lewandowski! Lewandowski gol! A może Fabiański? Czeka! Nie ma! Nie ma! Powinien! Ruszył! Milik! Gol! Gol! Shaqiri! Shaqiri! Gol! Trzecią serię! Glik! Gol! Gol! Brawo Kamil! Szer! Bardzo spokojnie. Błaszczykowski! Błaszczykowski! Tak, tak, tak! Brawo Kuba! Rodriguez! Gol! No i... Nadejszła. Jedziemy, panie Tomczyk.
Krychowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Niech ta biało-czerwona przygoda podczas tego Euro trwa dalej. Wraca do lewej strony, przeszła nad Cedrykiem, Grosicki wpada w pole karne, będzie okazja i gol! Gol! Jak to się wszystko zaczyna! Robert Lewandowski czekał, czekał na tego gola, ależ Polska ma otwarcie ćwierćfinału! Nieprawdopodobny start! To jest właśnie cały Kamil Grosicki. Tutaj jeszcze podanie Piszka nie było na tyle dokładne. Piłka przyspieszyła, źle obliczył, jak zrobi kozioł. Lewandowski, Pepe wbiegł przed Pepe Lewandowski, Patrycja. Widzimy, znowu zmuszamy do błędu Portugalczyków. Świetne przepuszczenie, rozegranie, ależ to pięknie zagraliśmy. Renato Sanchez na niej, odegranie Renato Sanchez. Co tutaj się wydarzyło? Renato Sanchez, 19 lat, wielki talent, blisko 40 milionów euro zapłacone przez Bayern, a za chwilę sobie zobaczymy tę smutną historię. Przed naszego obrońcę Ronaldo Fabiański. Wysoko tutaj odzyskujemy piłkę, Piszczek, szansa mili. Carvalho do na niego, na nim mija ta piłka Glika, Ronaldo. Piłkę przyjmuje, jeszcze strzał obok bramki Fabiańskiej. Carvalho, Fabiański. Lewandowskiego, ależ mamy szczęście. Ale ważna interwencja tu Artura, musiał zaryzykować, bo jeżeli piłka weszłaby do Ronaldo, zobaczmy, byłby sam na sam, niewiele brawo brakowało. Jędrzej, brawo Jędrzej, Moutinho, Ronaldo! Ten mecz się jeszcze nie skończył, kalimaty już na murawie. Chwila przerwy i wracamy na dodatkowe 30 minut. Cedric, Nani, oderwał się tam Lewandowski, Milik! Lewa noga, po raz drugi będziemy w tej fazie pucharowej decydować o tym, czy grać będziemy dalej, czy zostaniemy tutaj we Francji konkursem judo kontra Fabiański. Ronaldo! 1-0 Portugalia. Kilkumetrowy rozbieg, jeszcze ręce na biodrach, głęboki oddech, ruszył. Lewandowski pewnie, tak! Sanchez czy Fabiański? Renato Sanchez! Ależ pewnie. Kępkę trawy, może trochę ziemi z buta. Milik. Milik, bardzo pewnie, tak! 2-2! Moutinho czy Fabiański? Moutinho robi te kroczki, Moutinho bardzo pewnie. Wszystkie rzuty karne. Kamil Glik. Pewnie, tak! 3-3! Chodzi na nogach Fabiański. Nani! Pewnie. Poprawił tę ziemię dookoła piłki. Błaszczykowski! Quaresma wyliczył te kroki. Quaresma. Portugalia jedzie do Lyonu. Na tym konkursie rzutów karnych przegranym dzisiaj z Portugalią kończy się ten turniej. Się ta drużyna, nie kończy się przygoda tego trenera, bo ten zespół pokazał w tym turnieju, że był dobrze przygotowany, że był grupą. Czas rozpocząć eliminację do turnieju w Rosji, eliminację Mistrzostw Świata 2018, Astana Arena. Islam Khan, kapitalne teraz zagranie Bajżanow, szansa Fabiański na słupek! Zresztą ostatnio on gra jako prawy defensor w drużynie Wolfsburga, ładne przekazanie piłki, szansa i gol! 1-0, Kapuska to zamykał!
Kaczyński, tak jest! 2-0! Szomko na Kiżniczynkę! Kiżniczynko niestety! Ależ tutaj zawaliliśmy sprawę! Na Lewandowskiego! Milik, ale szansa! W bramkowym stoją Kazakowie. Linetty, Islam Khan, Biejsie Biekow. Nie ma spalonego, Bajżanow! I co? I bramka! Tutaj przyjechaliśmy w roli 100% faworyta, a życie jednak napisało inny scenariusz. Nasz piłkarski teatr widzę ogromny. PGE Narodowi. Panie Mateuszu, to są automatyzmy. Grosicki, ależ podanie, gol! I gol dla Polski! Robert Lewandowski! Kapitalna akcja znowu turbo. Wybór padł na niego, Grosicki. Grosicki do Milika! I broni szpowany energią. Grosicki, Milik! 2 do 0, ruszył! Lewandowski, tak, tak, tak! Mamy to! Inaczej, według swojego scenariusza, Lewandowski. Lewandowski goniący go Westergaard. Lewandowski, jest już Robert polu karnym. Lewandowski, 3-0! Lewy, 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 tak jest! To jest kolejny z jego wieczorów, ależ mecz reprezentacji. Glik, ależ teraz pech, bramka Danii. 49. minuta, no niepotrzebnie tutaj prokuruje. Ankersen, Poulsen! Niestety piłka w bramce, wygrywamy już tylko 3-2. Koniec, z trzema punktami. Koniec, koniec. Mamy tobie reprezentację prowadzone przez słowackiego arbitra Iwana Krużlaka. Nasi rywale, Lewandowski! A... Naszym zdaniem nieodpisany ewidentny karny i znowu się bronią. 48. minuta. Zamieszanie i gol! I gol po stałym fragmencie! Reprezentacji naszych rywali, niestety piłka w siatce! Niestety! Tracimy Zieliński. Go! Miękko Wilczek! Łaszczykowski! I gol! Coś nieprawdopodobnego! To się udało! To się wydarzyło tutaj w samej końcówce. Lewandowski jest w siódmym niebie! My też! PGE Narodowy też! Ależ to w życiu trzeba mieć trochę szczęścia, żeby coś dużego wygrywać! I to jest 40. gol w reprezentacji Lewandowskiego. Dobry wieczór Państwu. Arena Narodowa Bukareszt. 11 dzień listopada 2016. Mamy tam bardzo dobrze do Popy Grosicki. Grosicki, indywidualna akcja! Grosicki! Tak, tak, tak! Grosik włączył swoje turbo! To jest właśnie cały turbo Grosik. Lewandowski przepuścił świetnie, Zieliński, Błaszczykowski, Tataruszano. Jest Kipciu, jest Stankuk, ależ dobra wrzutka, Fabiański. Lewandowski. Nie. Lewandowski. Lewandowski, 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 tak, 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 Robert, jest 2-0. Jeszcze Marin, brawo. Lewandowski, Lewandowski. Karny. Ruszył Robert. Lewandowski, tak, tak, tak. To już jest 3-0. Brawo drużyna, brawo Polacy, brawo Nawałka. Z Wrocławia witają i na spotkanie ze Słowenią zapraszają Marcin Żebłako i Dariusz Szpakowski. Szacu rozejrzał się, szuka miejsca, dodaje strzał. O, sprytnie i 1-0 dla drużyny Słowenii. Zaskoczyli tutaj naszą obrońcę, naszą... Trzecią próbę, Cionek, ale... Wszołek, Bereszyński z prawej strony, Wszołek do Bereszyńskiego, Bereszyński w pole karne, Bereszyński w polu karnym, wyłożenie, no i w pole. Wolne pole do Kuby Błaszczykowskiego, Kuba Błaszczykowski, pole karne, wyłożenie, to dorczy! No jest, jest to, na co czekaliśmy. Błysk Kuby. Jest tutaj Grosicki, aj, jakby to bez wierku i perstralcyjnie. Jak on sędziuje, to nie wygrywamy i tak się stało. Witajcie w bałkańskim kotle, oto Podgorica, 26 dzień marca 2017 roku. Sabicia. No, Fabiański! Groszny dla reprezentacji Polski, Grosicki, Jędrzejczyk. Bardzo ładny kapitan na Lewandowski. Gol! Gol Roberta Lewandowskiego w 40 minucie! Daj mu gorsza szczekić, Fabiański! Zagranie za plecy, będzie szansa, Piszczek! Lewandowski! Lewandowski nie ma!
Kojaszewicz, dobra wrzutka i gol, niestety. Niestety tracimy bramkę. Mugosz. Jeszcze Błaszczykowski. Lewandowski! Lewandowski! Bożowicz! Beciraj, Zieliński. Dobre teraz zagranie, Piszczek, szansa! Bramka! I gol! I gol dla Polski! Ależ kapitalna akcja jest! Jest ostatni gwizdek sędziego. 2-1. Wyrwaliśmy to. Wywalczyliśmy to. Dobry wieczór Państwu. 10 dzień czerwca 2017 roku. I to nas prowadził. Prawa strona. Błaszczykowski, pole karne. Pusta bramka i karny, mamy rzut karny. Lewandowski, gol! Jest 1-0. 29 minuta. Prowadzimy na... Mączyński do Piszczka, Piszczek z powietrza, Lewandowski do Taruszanu. Myślę, że nie będzie tego tolerował, jest dośrodkowanie i gol! Robert Lewandowski, ależ teraz wystartował. Kolejny odcinek tej historii. Lewandowski, 3-0. Stanku. Oj, rykoszet, gol! Koniec. Tak jest. Ostatni gwizdek arbitra, Rudego Bouquet z Francji. Wiemy, Duńczycy są wybiegani, zorganizowani, twardzi, hardzi, nie poddają się, odważni, też do końca wierzą w wynik. Piszczek w pierwszej akcji ofensywnej, jeszcze Piszczek! Eriksen. Ależ teraz się zdrzemnęliśmy, Delaney. 1-0. Znowu brak komunikacji, Glik w ostatniej chwili, ale jeszcze Eriksen, Dania w ataku, Eriksen szansa, niestety kolejne błędy. Akcja pomocnika Tottenhamu, doszedł do piłki Eriksen, Fabiański przed siebie, 3-0, to już jest pogrom biało-czerwony. Eriksen. Eriksen, ależ on ma ułożoną stopę. Przepiękny gol. Christian Eriksen. 16 Duńczycy. Lewandowski. Koniec. To jest ostatni gwizdek Milorada Mažića. Myślę, że ugrał dzisiaj nawet więcej niż sobie mógł wyobrazić. Wierzę, że to noc pod hasłem. Reanimacja. Reaktywacja. Rybus. Rybus. Makuszewski, zgranie, gol! Ależ ładna akcja Polaków. Milik. Milik, ależ to sprytnie uderzył. Milik. Lewandowski, Milik, ależ to zagrali fenomenalnie. I nie trafia Arek. Lewandowski i... Bramka, była bramka. Też mi się tak wydawało, że ta piłka się odbiła. Super snajper Włodzimierz Lubański. A tymczasem gol! Tak, Glik. Niesamowity jest ten Glik. Ruszył. Lewandowski, 3-0! I to jest koniec. I to jest koniec. I mamy po 8 kolejkach 19 punktów. Czy to jest ten dzień? Czy to spuentuje się już dziś? Tam zagrał na wyprzedzenie Piszczek i od razu włączył się Łukasz w akcję ofensywną. Na polu karnym Lewandowski, także Grosicki. I jakżeż to się kapitalnie! Na ugiętych nogach Melikset, Jan Lewandowski, gol! Aj! Ależ pięknie, proszę Państwa! Lewandowski, gol, 3-0, spodziewaliśmy się. Mkhitaryan, ależ teraz pięknie zagrali. Kolejna sytuacja dla naszego zespołu, Błaszczykowski, gol! I gol na 4-1, Jakub Błaszczykowski. Grosicki. Nie dał się oszukać Chovanis Jan, ale powalczył Mączyński. Jest Grosicki, szansa, gol! Robert Lewandowski! Jest w narożniku boiska Kuba, efektownie mija rywala. Błaszczykowski przepuścił Mączyński, jest gol! Przyjechaliśmy tutaj do Erywania po swoje i to swoje zabraliśmy. Wszyscy jesteśmy razem, gramy razem ten mecz, jesteśmy zjednoczeni i wierzymy, że za 2 godziny będziemy mogli otwierać szampany i świętować awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Dobra indywidualna akcja, teraz Lewandowski błyskawicznie zagrał do prawej strony do Piszczka. Piątka naszych piłkarzy, wycofanie Piszczka, szansa, gol! Gol, jak to wszystko szybko się zaczyna! Mączyński! Przy polu karnym, Szczęsny. Zobaczmy, bo to Zieliński. Zieliński. Wciąż Zieliński, Lewandowski, odegranie, okazja, gol, 2-0, Kamil Grosicki. 2 minuta, dośrodkowanie,
jeszcze. Czarnogórcy, ależ gol! No, Jankowicz, jeszcze Czarnogórcy, Beciraj. Jak to się skończy strzał? Ojojojojoj! Co tutaj się dzieje? Za lekkie podanie, Lewandowski, Robert, tak! Mamy to! Mamy trzeciego gola, Lewandowski! Pięknie naszych, Grosicki. Złapie Kuba Lewandowski! Jest gol! Ale to jesteśmy w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. Za chwilę oba zespoły pojawią się na boisku PGE Narodowego. Komplet publiczności zamknięty, tak? Edison Cavani, blok Edison Cavani ponad bramką Artura Borucha. Zanim z Urugwajem. Zresztą kto jak kto, ale Glik zna doskonale. Brawo. Na chwilę z daleka potężna bomba. Brawo, Artur Boruc. Jak za najlepszy klat. Okazja, nikt tam nie sięgnął, no, ale mogła być bramka samobójcza po strzale, po takim wybiciu niefortunnie. Obok niego Nandes, Krychowiak, pole karny, Wilczek miało było Góralskiego w pole karny, ale... Do niego zagranie, Grosicki na prawą stronę do Bereszyńskiego. Jest tam Zieliński, okazja, Grosicki, ostry kąt. Węgierski arbiter István Vad kończy pierwszy test mecz biało-czerwonych na Stadionie Narodowym. Drugi krok przygotowań do finału Mistrzostw Świata w Rosji. Noga, ale zagrywa po ziemi, toż przy słupku. Starał się tę piłkę z nim zablokować, tę akcję rywali, nie ma spalonego. Wrzutka, gwizd! Bo tam Rybus pędzi, Rybus, płasko! Jest jeszcze szansa i nie tak, Aquino, już piłka w naszym polu karnym, Jimenez! 1-0 dla Meksyku, szansa naszego zespołu, Linetti! Krótko teraz bronimy się, Vela, jeszcze jedna wrzutka! Jeszcze chwilę na Rybusa, Rybus wpada pole karne, Rybus! Szukał krótkiego słupka, zamknął tam Polska w ostatnim swoim tegorocznym występie w meczu towarzyskim. Przegrywa z reprezentacją Meksyku 0-1. Rozpoczynamy końcowe odliczanie, 85 dni do pierwszego występu biało-czerwonych w finałach Mistrzostw Świata w Rosji. Aha. Teraz ładne zagranie, no i jest okazja, Kuszawa w pole karne, ach, żeby doszedł do tej piłki Robert Lewandowski. Jest już wszystko w porządku i teraz Kuszawa, a jak nigdy nie brakowało, żeby Grzegorz Krychowiak dotknął. Robert Lewandowski, szansa przed Polakami w pole karne. No i co? Piłka minęła linię końcową, nie ma bramki. Robert Lewandowski, pole karne, Robert Lewandowski, no wreszcie! Ależ broni, to nie za... Przechu, Moses, Moses gra z Chelsea, ładne przejście z Wodem. No i mamy rzut. No, z łatwością zmylił Białkowskiego i Nigeria. Eliminacja, a tutaj Nacki, trzymaliśmy się przy piłce, Kownacki, rozciągnięcie do Frankowskiego, Frankowski przed pole karny, Krychowiak! Aj, bardzo starał się Grzegorz Krychowiak, niepocieszony, że nie udało mu się strzelić bramki, stęskniony gdzieś za tymi golami. No a tutaj takie serdeczne podziękowanie sobie. Dziś gramy mecz, który w zasadzie jest już ostatnim sprawdzianem przed podaniem kadry na Mistrzostwa Świata. I dynamicznie i z tamtej strony trochę siał zamętu. Grosicki w pole karne, Lewandowski! Ależ fantastycznie teraz obronił Kim Sendiu. To zdobytej bramki, natomiast teraz... Teraz biegają do centry, którą posyła Zody! Szczęsny! Czas, aby to wykorzystać. Grosicki w pole karne, Lewandowski! I gol! 32 minuta! Lig do Jędrzejczyka, ale zapewne... No, jest jeszcze okazja i popędzi tutaj Grosicki! Grosicki, piłka na lewej drodze, 2-0! Kamil Grosicki, kapitalny, szybki atak! I mocne uderzenie tego zawodnika, który niedawno się na boisku pojawił. Musimy uważać, ta piłka wyłoszona i świetnie teraz interweniuje Łukasz Skorupski. Co tego robić? Son Heung-min, prostopadłe zagranie, niebezpiecznie i niestety 2-2. Czuje ten mecz w kościach Piotr Zieliński. I jeszcze raz lewa noga i gol! Naliczony czas gry, Piotr Zieliński! Polska na nowym stadionie śląskim w Chorzowie zaczyna od zwycięstwa 3-2. Mecz szczególny, bo tak jak powiedziałem, gramy z wielkim nieobecnym na mundialu, z drużyną, która w ostatniej dekadzie odnosiła sukcesy, która wygrała dwa ostatnie turnieje Copa America. Utrzymanie się w tej kadrze. Valdez, główka i przewrotka Krychowiaka. Krychowiak, Lewandowski, biega! Robert Lewandowski!
Teraz już widać, że fajnie to dynamicznie wygląda. A Błaszczykowski, teraz zdziwiony Vegas, Kuba go tam sprytnie powstrzymywał. Błaszczykowski na drugą stronę, Grosicki. I tylko w dwóch zejść z boiska pokonanym, dobrze Grosicki. Biega Zieliński, pole karne, Grosicki, Zieliński, 2-0! 2-0! Tymczasem Sagal i bramka, jest bramka dość łatwo zdobyta przez Diego Valdez. A znów w kierunku Maripana, Nico Albornoz i jeszcze raz Albornoz, Joko Bumbo! Joko Bumbo niemal rozerwała siatkę w naszej sezonie. Świetne zagranie, Milik! Boczna siatka! Równe 90 minut walczyli piłkarze Polski i Chile w Poznaniu w przedostatnim występie biało-czerwonych przed mistrzostwami świata. 5:12, ostatni mecz testowy, wychodzą biało-czerwoni i reprezentacja Litwy. Góralski. Świetnie do Bereszyńskiego, okazja, Bereszyński, pole karne, aj! Nie ma bramki, łapie Bartkus. Do Jędrzejczyka, Kownacki, nie ma spalonego w polu karnym kilku zawodników. Kownacki, Rybus, Lewandowski, gol! Robert! Czekamy na ten rzut wolny, Lewandowski! Czy była bramka? Krychowiak, nie ma gola, Bartkus! Jeszcze wypuszczona piłka, ale wcześniej gwizdek. Przed końcem pierwszej części Cionek, kłopoty biało-czerwonych, Szernas, pole karne, Szernas, fantastyczna parada. Na trybunach Rybus i szansa, piękny gol, Grzegorz Krychowiak, 3-0, 3/4 meczu. Do niego Sliwka, Milik, radzą sobie biało-czerwoni w tłoku, Teodorczyk, Bereszyński i 3-0. Tym razem patrzymy na sędziego, 3-0, Dawid Kownacki, aby trafił Błaszczykowski, z jakim spokojem, 4-0, 4-0, a teraz już proszę Państwa, czas na mundial. Życzenie na dzisiejsze spotkanie, zagrajcie jak Orły Górskiego 44 lata temu, a potem idźcie po swoim. Zieliński, brawo Piotrek. Piszczek, okazja do dośrodkowania w pole karne, szansa, nikt tam nie doszedł z biało-czerwonych, teraz Krychowiak, jeszcze tutaj... Lewandowski, Alszko, przed pole karne, Idrisia, wuje, gol niestety, piłka tam jeszcze po nodze, patrzą w środek, jak można było do boku, był tutaj Rybus, Piszczek, okazja, Milik, na dośrodkowanie, Rybus w pole karne, troszkę za mocno, chociaż Piszczek, ależ niewiele brakowało. Brakło jeszcze Krychowiak, no to jest ryzyko, zagapił się Bednarek i może być 2-0, co byśmy zrobili, Jezus Maria. Co myśmy zrobili? W prezentacji taka zmiana, która jeszcze nie mogła być dokonana. Gol! Grzegorz Krychowiak! Senegal, może nie dokładnie jak z Francją w 2002 roku, ale sięga po 3 punkty. Dobry wieczór Państwu! Kazań to stolica Tatarstanu. Tak się złożyło, że wśród Tatarów trzeba się wykazać, kto jest większym kozakiem. Cuadrado czai się w nasze pole karne. Cuadrado będzie dryblował. Cuadrado. O i Quintero. Cofnął Quintero do Jamesa. James 1-0 dla Kolumbii. Mówiliśmy o tym dosyć. Na te 30-40 metrów. No popatrzmy, bo teraz długa piłka i szansa. Ospina. Uwaga, bo jest walka, on nie ma spalonego. 2-0. Kończą się pomału nasze marzenia na tym mundialu. Gdzieś doprowadzić piłkę w pole karne, odebrać szybko. Cuadrado wyjdzie sam na sam. Cuadrado dostał tę piłkę od Jamesa. Cuadrado 3-0, koniec. Wynik jest w polu karnym. Będzie szansa na strzał, zabrysał. Kładzie mu dokuczałe, dziś jest zupełnie innym zawodnikiem. Uwaga, jeszcze piętką, próba wpakowań. Cuadrado zdecydowanie tam potraktowany, gramy dalej, jest! Jest strzał Roberta. Mamy Mundial 4K. Kolumbia, Kazań, klęska, 4K, proszę sobie dopisać według własnego uznania. Nigdy jeszcze na Mistrzostwach Świata w grupie Polska nie przegrała wszystkich meczów. Zawsze, chociaż ten jeden, udawało nam się wygrać. Oby dziś podtrzymać tę tradycję. Znów będzie niebezpiecznie. Fabiański broni strzał Muto. Do lewej nogi Kurzawa, zdecydowanie tam atakowany. Broni to Kawashima. Sakai, Usami. Usami mocno wybija Fabian. Piłka Zielińskiego do Grosickiego. Rosicki, Zieliński zdąży. Nie. Pamiętać, wczoraj też zaczynały się eliminacje do Ligi Mistrzów. Uwaga! Gol! Gol!
się uda powtórzyć to, co udało się wtedy. Grosicki, Lewandowski! Staram się teraz rozegrać bardzo dobre podanie. Grosicki! I koniec meczu. Kuba nie wszedł na boisko. A więc skończymy ten mundial, tak jak dwa poprzednie, zwycięstwem. Wracamy z punktami. Wracamy z tą wygraną nad Japonią meczu o honor. Możemy tylko chcieć, aby ta drużyna, która w tym czteroletnim cyklu dostarczyła nam tak dużo fajnych chwil i w eliminacjach do ostatnich Mistrzostw Europy i w eliminacjach do Mistrzostw Świata, wreszcie na Euro we Francji, żeby nie szczędziła nam przyjemnych chwil także w przyszłości.